7 października 2022 roku na Zalewie Szczecińskim odbyła się wyjątkowa uroczystość. Uroczystość upamiętniająca bohaterskich amerykańskich lotników, którzy zginęli 78 lat temu podczas walki z hitlerowskimi Niemcami. W uroczystości udział wzięli m.in. Scott Brokaw, doradca do spraw relacji wojsk amerykańskich w Polsce, a także jego zastępca Chris O'Connor. Towarzyszył im podpułkownik Marcin Kuzimski, oficer łącznikowy doradcy do spraw relacji wojsk amerykańskich w Polsce. Uroczystości odbyły się z pokładu żaglowca Olander, udostępnionego przez Aleksandra i Andrzeja Kocewiczów. Żaglowcem dowodził kapitan Maciej Czerwonko. Ceremonii asystowała jednostka Urzędu Morskiego w Szczecinie. W miejscu, gdzie został odnaleziony wrak amerykańskiego bombowca B-17G, zostały złożone okolicznościowe wieńce oraz kwiaty. Dowódca 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny, podpułkownik pilot Łukasz Piątek, przysłał trzyosobową delegację w składzie major Marcin Michalski, major Adam Mazur i kapitan Robert Filipczuk. Natomiast polską żeglugę morską reprezentował Krzysztof Gogol. Na pokładzie bombowca B-17 znajdowało się 11 członków załogi. 5 lotników przeżyło katastrofę i trafiło do niewoli. To James Looper, Norman Crean, William Morrow, Frederick Asbell i John Derling. Ciała 3 zidentyfikowano i pochowano. To Henry Lowes, Edward McNeil i John Keller. 3 członków załogi uznaje się do dzisiaj za zaginionych, a ich szczątki mogą znajdować się we wraku. To Alfred Fisher, Gordon Haggard i Ansel Shepard.